Jak prowadzi się poszukiwania na terenie dawnych koszar wojskowych, to oczywiście można spodziewać się łusek. Ale takiej oto łuseczki nie spodziewałby się nikt. Zobaczcie, jaka duża, wielki kaliber. Taka oto średnica, a taka wielkość. Co tutaj kryje ziemia, nawet nie zdajecie sobie sprawy. Ciekawe, co tutaj jeszcze wyjdzie. Po prostu to jest wszystko niemożliwe. Ile tutaj takich różności wychodzi z ziemi. Niesamowite to jest, niesamowite. Pobudka, czas na poszukiwania. Twierdza Modlińczyka, abyśmy ruszyli w drogę i odkryli wszystkie skarby. Na zlot poszukiwaczy i oczywiście poszukiwania na terenie twierdzy Modlin przybyło ponad 200 poszukiwaczy z całego kraju. Ja zanim odpalę swój detektor i ruszę na łowy, doczytuję informacji o miejscu, w którym się znajduję. Okazuje się, że twierdzę Modlin budowano w latach 1806-1815 i już od tego okresu można się spodziewać różnych rzeczy w ziemi, oczywiście do dnia dzisiejszego. Myślę, że się nie mylę. Myślę, że na pewno tutaj będzie sporo ciekawych pamiątek. Gratuluję, Jarku. Morda mi się cieszy jak nic. Pierwszy sygnał i zobaczcie, co wyciągnąłem z ziemi. Fragment orzełka szczapki. Spójrzcie. Zachowany, jeżeli chodzi o ten fragment, w stanie bardzo dobrym. Ciężko mi jest określić, czy to jest przedwojenny okres, czy współczesny. No takich znalezisk się nie spodziewałem na pewno. Prawdopodobnie to są falsyfikaty, ale tak czy inaczej, znalezisko super. Serce zabiło na pewno troszeczkę mocniej. Super sprawa. No, także gratuluję. Fajne, dzięki. Szkoda, że prawdopodobnie falsyfikat, ale tak czy inaczej, satysfakcja jest fajna. Tak jak nic nie znajdujesz i nagle coś takiego ci się trafia, to mega strzał. Super. Windy oddaję, niestety nie moje, nie mogę zabrać. Ukopałem się, ale tym razem z ziemi wyszedł taki malutki depozycik. Mieszany depozycik w postaci monet i guzika. Z tego właśnie oto dołeczka wyskoczyła piąteczka. 10 zł, jak również guzik.
Ewelinka, co tam u was? Co w busie? Jak tam Hania? Grzeczna? Odpoczywamy sobie, Hania, w telefonie. Ja robię kawkę. A co tam u ciebie? Znalazłeś coś? Jest to, no w tej chwili trochę odpoczywam w cieniu, bo jest dosyć gorąco. Na tym placu, przy tej twierdzy, jest po prostu taka patelnia. Natomiast, czy coś znalazłem? Kawałek orzełka i kilka monet perelowskich. No i współczesne też 5 zł. Będzie na bro, wieczorne bro. No to super, gratulacje. Ja zrobię kawkę i przyjdę na zupkę z Hanią, na zupkę. Jak już będzie pora obiadowa, chłopacy będą wołać na grochóweczkę, także też krzyknę do was. Niech to zakopiesz ten upał, a my będziemy leżakować. Takie rzeczy to tylko w twierdzy Modlin. Co tutaj chłopacy znajdują, to jest niesamowite. Liczny znak, czyli nieśmiertelnik. Także gratuluję ci. Dzięki. Prawdziwy. Szkoda, że trafiony. Rarytas. To co trafił jeden z chłopaków z ekipy poszukiwawczej, to zwala z nóg. Aż sam musiałem usiąść, żeby na spokojnie to obejrzeć. Odznaczenie, oryginalne odznaczenie carskie. Zobaczcie. 6. Lipawski Pułk Piechoty. Odznaczenie, które nosił jakiś żołnierz. Niesamowita gratka, niesamowity rarytas, który został trafiony tutaj na twierdzy, w Modlinie. Ręce mi się jeszcze trzęsą, pomimo to, że to nie ja znalazłem, ale takie mam odczucie i takie podniecenie, jak ja bym to wykopał. Zobaczcie. Piękne, niesamowicie piękne odznaczenie. Takie znajdki to tylko w Modlinie. Halo, halo, kochanie, jak tam zupka? Ugotowana już? Poczekaj, bo kopi jakiś głęboki sygnał. Czy ugotowana? Ugotowana, już widzę, chłopacy podchodzą do namiotu i pobierają grochóweczkę, także możecie przyjść. Zapraszam, a ja będę dokopywał się dalej do tego sygnału. Bez odbioru. Pięć złotych z okresu PRL-u. Sygnał był bardzo mocny. Ciężko mi było przebić się przez tą skorupę, przez tą warstwę śmieci, która była pod cewką. W przerwie poszukiwań dla osób, które rzetelnie kopały w tym trudnym terenie, ale ciekawym, nawet bardzo ciekawym, przysługuje grochówka. Przerwa na grochówkę. A? Na bardzo wyborną grochówkę. To mogę coś powiedzieć? Taka pyszna grochóweczka, ale będę pierdzieć całe dni, całe miesiące i całą noc. Dość niemożliwe. Zupka taka gorąca, że aż mi łyżkę wygięła, jakbym łyżką wazową jadła. My dzisiaj z Hanulką nie poszukujemy. Jesteśmy tutaj turystycznie dzisiaj. Hania mówi, że przyjechaliśmy poodpoczywać, prawda? Bo przyjechaliśmy. Bo przyjechaliśmy. I co? Oczywiście urzędować z wykrywaczami.
powietrza, powietrza. Co kryje tutaj ziemia w Modlinie, co znalazł tutaj poszukiwacz tej ziemi w tych trudnych warunkach, to powala po raz kolejny z nóg. Niektórzy szukają łuski od URA, a tu wyskoczył cały magazynek od karabinku UR. W ładnym stanie zachowania. Nie widać, co jest w środku, trzeba będzie to oczyścić. Natomiast jest to prawdziwy rarytas, kawał historii. No niesamowite, trzymać coś takiego w ręku, to jest szok. Po prostu niesamowite. 2 złote, 10 groszówki. Choć kolega tutaj zebrał już 7 złotych takich. O. Tak jak mówiłem, są koszary, to i są elementy związane z żołnierzem. A tutaj proszę, zamek od Mausera. Zamek od karabinku Mauser. Uśmiałem się, jak to wykopałem. Mam prawdziwy ślad funkcjonowania tutaj w tych koszarach w Modlinie wojsk carskich. Oto to, o czym mówię. Guzik carski. Trzeba będzie oczyścić ten guziczek, bo widać, że jest ufajdolony w jakiejś zaprawie, betonie, bo znalazłem w sumie go w takim środowisku, gdzie były gruzy. Zobaczymy, druga strona bez uszka, ale najważniejsze, że udało się coś znaleźć z tego właśnie okresu. Nic, tylko pozostaje się cieszyć. Takie rarytasy, jak wyszły tutaj z twierdzy Modlin, to dawno nigdzie nie widziałem. Oczywiście ja nie miałem szczęścia, żeby ich wszystkich znaleźć, ale mogłem podziwiać. Uwierz mi, żałuj, że nie prowadziłaś z nami poszukiwań. Żałuj, tyle emocji. Ale powiem ci, że troszkę żałuję. Ale odpoczyłyśmy, prawda? Tak. I żeby tatusiowi dać jeszcze jakąś dawkę emocji, wybierzemy się na wieżę widokową. Zobaczymy sobie krajobrazy z góry. Chciałbyś? To idziemy. Tatusiu, chodźmy. To idziemy. Ja i tak cały dzień dzisiaj miałem pełno emocji, także mogę wejść z wami i zobaczyć twierdzę Modlin z lotu ptaka. Zbieraj się, maleńka. Zbieramy się? No. To idziemy. Kręcić się w głowie? Nie. Jak widzicie, dotarliśmy na miejsce. Ciężko było wejść po tych schodach do góry, ale te widoki były warte. Warte były wchodzenia na tą wieżę. Tam oto na tej polanie Krzysiu prowadził z innymi poszukiwaczami poszukiwania. I ja mam dzisiaj swój skarb, 5 złotych. Poszukiwania w obrębie twierdzy Modlin zaskoczyły wszystkich. Nie spodziewaliśmy się, że wyciągniemy tutaj w cudzysłowie tyle skarbów. Natomiast nie wszystkie skarby zostały jeszcze odkryte. My przyjedziemy za rok? Przyjedziemy. Także i też wy wbijajcie do twierdzy Modlin. Naprawdę warto jest co tutaj szukać i oczywiście zwiedzać.
Na zakończenie zlotu organizatorzy wręczyli nagrody osobom, które znalazły najciekawsze przedmioty związane z twierdzą Modlin. Podczas poszukiwań odnalezionych zostało dziesiątki bardzo ciekawych i atrakcyjnych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem twierdzy na przełomie kilku wieków. Wszystkie te przedmioty będzie można oglądać w specjalnie wyeksponowanej gablocie, która będzie się znajdowała w wieży w twierdzy Modlin. Serdecznie dziękuję organizatorom za udostępnienie wszystkich przedmiotów, które mogliście Państwo oglądać w trakcie tego filmiku.